Dziesięć sygnałów zainteresowania kobiety, które musisz zauważyć. Zastanawiałeś się kiedyś, czy ta wyjątkowa kobieta jest naprawdę tobą zainteresowana? Czy miałeś wątpliwości, jak interpretować sygnały, które ci wysyła? Dziś rozwiejemy wszystkie te niepewności. W dzisiejszym filmie odkryję dziesięć sygnałów zainteresowania kobiety, które musisz zauważyć. Zaraz odkryjesz, jak rozpoznać, kiedy kobieta jest naprawdę tobą zainteresowana, a co ważniejsze, jak odpowiedzieć na te sygnały pewnie i naturalnie. Od długich spojrzeń po subtelne dotknięcia, aż po sposób, w jaki śmieje się z twoich żartów, każdy sygnał jest częścią układanki przyciągania. Pokażę ci, jak złożyć tę układankę w mistrzowski sposób. Wyobraź sobie uczucie, gdy wiesz dokładnie, kiedy kobieta jest tobą zainteresowana. Wyobraź sobie pewność, jaką to Ci da w każdej interakcji. Nie mówimy tylko o powierzchownych wskazówkach, mówimy o głębokim i praktycznym zrozumieniu, które odmieni Twoje życie miłosne. Jeśli chcesz nauczyć się czytać sygnały, które Ci wysyła i stać się mistrzem sztuki uwodzenia, jesteś we właściwym miejscu. Przygotuj się na podróż samopoznania i odkrycia, która da Ci moc interpretowania i odpowiadania na sygnały zainteresowania kobiety, jak nigdy dotąd. Pozostań do końca. Ponieważ każdy z tych sygnałów jest kluczowy DLA zrozumienia milczącego języka przyciągania. Razem odkryjemy te sekrety i przekształcimy cię w prawdziwego uwodziciela. Nie przegap żadnego szczegółu, bo od teraz sposób, w jaki postrzegasz i wchodzisz w interakcję z kobietami, zmieni się na zawsze. A jeśli spodoba ci się film, napisz 1 w komentarzach. Jeśli nie, napisz 0. Zobaczymy, jak bardzo jesteś gotów opanować sztukę uwodzenia. Zaczynamy? Długie spojrzenie. Kiedy kobieta utrzymuje wzrok na tobie dłużej niż zwykle, zazwyczaj oznacza to, że stara się nawiązać połączenie. Kontakt wzrokowy to potężna forma komunikacji niewerbalnej. Jeśli patrzy ci głęboko w oczy i utrzymuje spojrzenie, to dobry znak, że jest tobą zainteresowana. Gdy to zauważysz, zachowaj spokój i odwzajemnij wzrok z pewnością siebie. Lekki uśmiech może zwiększyć waszą więź. Nie odwracaj wzroku zbyt szybko, może to świadczyć o niepewności. Wykorzystaj ten moment, aby pokazać pewność siebie i zainteresowanie. Zwróć również uwagę na inne sygnały, gdy ona utrzymuje wzrok. Jeśli przechyla lekko głowę lub jej oczy błyszczą bardziej niż zwykle, są to oznaki zainteresowania. Długie spojrzenie to subtelny i skuteczny sposób, w jaki kobieta pokazuje zainteresowanie bez słów. Ponadto, jeśli zauważysz, że patrzy na ciebie wielokrotnie w krótkich odstępach czasu, nawet gdy rozmawia z innymi osobami, to wyraźny sygnał, że przyciągnąłeś jej uwagę. W takim przypadku jest to świetny moment, aby podejść i rozpocząć rozmowę. Pokaż, że zauważyłeś jej zainteresowanie i że jesteś pewny siebie oraz gotowy na lepsze poznanie się. Pamiętaj, że kontakt wzrokowy to dopiero pierwszy krok. Wykorzystaj ten sygnał jako zaproszenie do dalszej interakcji, zawsze zachowując pewność siebie i szacunek. Częsty uśmiech. Innym wyraźnym sygnałem zainteresowania kobiety jest częsty uśmiech. Kiedy kobieta jest zainteresowana, zazwyczaj uśmiecha się znacznie częściej, szczególnie w Twojej obecności. Uśmiech to potężna broń. To sposób, w jaki pokazuje, że czuje się szczęśliwa i komfortowo w Twoim towarzystwie. Wyobraź sobie scenę. Rozmawiasz z nią, a nagle ona się uśmiecha. Nie byle jaki uśmiech, ale taki, który rozświetla jej twarz. To wyraźny znak, że cieszy się z Twojego towarzystwa. A jeśli robi to wielokrotnie, to znaczy, że naprawdę podoba jej się to, co między wami się dzieje. Gdy zauważysz ten częsty uśmiech, to twoja szansa na błyszczenie. Wykorzystaj humor na swoją korzyść. Rób lekkie komentarze. Opowiadaj dowcipy, pokaż, że ty także dobrze się bawisz. Nic nie przybliża ludzi bardziej niż wspólne śmiechy. Kiedy ona się uśmiecha, jej oczy błyszczą, a świat zdaje się zatrzymywać na chwilę. Wtedy zauważasz, że masz jej uwagę. A jeśli ten uśmiech towarzyszy bezpośredniemu spojrzeniu w twoje oczy, więź staje się jeszcze silniejsza. Bez słów mówi, że jest zainteresowana i otwarta na poznanie cię bliżej. Odpowiedz na ten uśmiech swoim szczerym uśmiechem. Tworzy to cykl pozytywnej energii i przyciągania między wami. Ważny detal: Zwróć uwagę na naturalność jej uśmiechu. Jeśli jest spontaniczny i pojawia się często, jesteś na właściwej drodze. Szczerze, uśmiech jest trudny do ukrycia i łatwy do rozpoznania. Pokazuje, że czuje się dobrze z Tobą i jest gotowa na coś więcej. Wykorzystaj każdy uśmiech jako okazję do wzmocnienia więzi. Pokaż swoją zabawną, charyzmatyczną i pewną siebie stronę. Każdy uśmiech, który uda Ci się wywołać, to krok w stronę celu. Idź dalej, ciesz się chwilą i pozwól, by uśmiechy prowadziły Cię naprzód. Delikatne dotknięcia Delikatne dotknięcia to jeden z najbardziej wyraźnych znaków zainteresowania kobiety. Gdy kobieta lekko dotyka Twojego ramienia lub barku, tworzy fizyczne i emocjonalne połączenie z tobą. Te dotknięcia są często nieświadome, ale bardzo wymowne. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z nią i nagle dotyka Twojego ramienia, gdy śmieje się z żartu, który zrobiłeś. To dotknięcie może być krótkie, ale niesie ze sobą głębokie znaczenie. Pokazuje, że czuje się komfortowo i chce być bliżej Ciebie. Gdy to się zdarzy, odpowiedz w sposób wzajemny, ale subtelny. Dotknij jej z powrotem w sposób lekki i naturalny. Może to być dotknięcie ramienia, gdy robisz komentarz, lub dotknięcie ręki, gdy podkreślasz jakiś punkt. Ważne jest, aby utrzymać płynność interakcji i nie wymuszać niczego. Te dotknięcia powinny wydawać się naturalne i spontaniczne. Jeśli dotyka twojego barku lub opiera się o ciebie, gdy idziecie obok siebie, to świetny znak. To pokazuje, że chce być blisko. I czuję się bezpiecznie w twoim towarzystwie. Wykorzystaj te chwile, aby wzmocnić połączenie. Pewna reakcja może polegać na lekkim położeniu ręki na jej plecach, gdy prowadzisz ją przez zatłoczone miejsce, pokazując troskę i ochronę. Delikatne dotknięcia to zaproszenie do pewnego kroku naprzód. Pokaż, że również jesteś zainteresowany, ale z elegancją. Dotyk powinien być naturalnym przedłużeniem rozmowy i chwili. W ten sposób stworzysz atmosferę intymności i połączenia, przenosząc interakcje na głębszy poziom. Sztuka delikatnych dotknięć polega na odczytywaniu sygnałów i odpowiadaniu w sposób, który pokazuje wzajemność i szacunek. Każde dotknięcie to mały taniec między wami, krok w stronę budowania wzajemnego i intensywnego zainteresowania. Skłon ciała. Skłon ciała to potężny i często niedoceniany znak zainteresowania. Gdy kobieta pochyla ciało w twoją stronę podczas rozmowy, subtelnie pokazuje, że jest zaangażowana i zainteresowana tym, co masz do powiedzenia. Wyobraź sobie sytuację. Siedzicie w kawiarni, rozmawiacie i zauważasz, że ona pochyla się lekko do przodu, zmniejszając odległość między wami. Ten gest, choć dyskretny, jest niezwykle znaczący. Tworzy fizyczną bliskość, która wskazuje na komfort i zainteresowanie. Aby wykorzystać to na swoją korzyść, dopasuj własny język ciała. Subtelnie naśladuj jej skłon. Jeśli ona się pochyla w twoją stronę, zrób to samo. To tworzy poczucie synchronizacji i połączenia. Inną skuteczną techniką jest utrzymywanie otwartej i przyjmującej postawy. Unikaj krzyżowania ramion lub odsuwania się. Pokaż, że jesteś obecny i zaangażowany w rozmowę. Gdy ona pochyla się w twoją stronę, wykorzystaj to, aby pogłębić rozmowę. Mów o czymś, co ją naprawdę interesuje. Utrzymuj kontakt wzrokowy i używaj odpowiedniego tonu głosu, aby utrzymać jej uwagę. Jej skłon ciała to zaproszenie do pogłębienia interakcji. Ten skłon może być uzupełniony innymi sygnałami, takimi jak dotknięcie ramienia czy częste uśmiechy. Te sygnały w połączeniu tworzą jasny obraz zainteresowania. Wykorzystaj tę chwilę, aby pokazać swój urok i charyzmę, czyniąc interakcję bardziej intensywną i osobistą. Inną ważną techniką jest dostosowanie swojej pozycji względem otoczenia. Jeśli siedzicie obok siebie, pochyl się lekko w jej stronę, aby stworzyć poczucie prywatności i intymności. Sprawia to, że czuje się specjalna i bardziej związana z tobą. Jednocześnie utrzymuj kontakt wzrokowy, ponieważ wzmacnia to połączenie i pokazuje, że jesteś całkowicie obecny w chwili. Skłon ciała to nie tylko kwestia fizycznej bliskości, ale także pokazania, że jesteś emocjonalnie dostępny. Używaj wyrazów twarzy, które pokazują zainteresowanie i empatię. Lekkie skinienie głową lub uśmiech, gdy ona mówi, mogą wzmocnić poczucie, że naprawdę słuchasz i doceniasz to, co mówi. I nie zapomnij o delikatnym dotyku. Jeśli chwila jest odpowiednia, lekkie dotknięcie jej ramienia może zwiększyć poczucie bliskości i zainteresowania. Jednak zawsze bądź szanujący i uwrażliwiony na jej komfort. Te dotknięcia powinny być naturalne, a nie wymuszone. Skłon ciała to cicha taniec między wami, niewerbalny sposób komunikowania zainteresowania i atrakcyjności. Wykorzystaj te sygnały i prowadź interakcję z pewnością siebie i naturalnością. Gdy ona pochyla się w twoją stronę, to znak, że czuje się przyciągana i zaangażowana. Odpowiedz na to swoim własnym urokiem, a połączenie między wami stanie się jeszcze silniejsze. Teraz, gdy wiesz jak rozpoznać i reagować na skłon ciała, odkryjmy kolejny potężny znak zainteresowania kobiety. Częste śmiechy. Śmiech jest potężnym sposobem na przełamanie barier i budowanie natychmiastowej więzi. Dowiedzmy się, jak częste śmiechy mogą wskazywać, że cieszy się Twoim towarzystwem i jak możesz to wykorzystać na swoją korzyść. Częste śmiechy. Częste śmiechy są wyraźnym znakiem, że kobieta cieszy się Twoim towarzystwem. Kiedy kobieta nieustannie śmieje się z Twoich dowcipów, nawet z tych najprostszych oznacza to, że dobrze się bawi i czuje się swobodnie w Twoim towarzystwie. Śmiech tworzy natychmiastową i silną więź, czego nie należy lekceważyć. Kiedy zauważysz, że często się śmieje, to moment, by pokazać swoją najbardziej czarującą i dowcipną stronę. Wykorzystaj humor na swoją korzyść, ale utrzymaj go w lekkim i naturalnym tonie. Nie wymuszaj żartów, pozwól rozmowie płynąć spontanicznie. Kluczem jest autentyczność. Dobrze dobrany żart lub zabawny komentarz mogą zdziałać cuda, ale tylko jeśli są szczere. Aby utrzymać atmosferę lekką i zabawną, opowiadaj śmieszne historie i dziel się osobistymi doświadczeniami, które pokazują Twoją luźną stronę. Zapytaj, co sprawia, że się śmieje i zgłębiaj te tematy. Kiedy ona dzieli się czymś zabawnym, okazuj szczere zainteresowanie i dołącz do zabawy. To tworzy atmosferę przyjaźni i wzajemnego połączenia. Obserwuj także jej język ciała podczas śmiechu. Śmiechowi towarzyszące subtelne dotyki takie jak lekkie dotknięcie ramienia lub barku, czy pochylanie się w Twoją stronę, jeszcze bardziej wzmacniają więź. Reaguj na te sygnały szczerymi uśmiechami i bezpośrednimi spojrzeniami, pokazując, że również cieszysz się z chwili. Kontakt wzrokowy podczas śmiechu tworzy niewidzialną, ale bardzo silną więź. Używaj zabawnych i nieoczekiwanych pytań, aby utrzymać śmiech. Pytania takie jak, co było najśmieszniejszą rzeczą, która Ci się przydarzyła? LUB, jaki jest twój ulubiony dowcip? Mogą otworzyć drzwi do zabawnych i intymnych historii. Te pytania nie tylko utrzymują rozmowę w lekkim tonie, ale również pozwalają ci dowiedzieć się więcej o niej w zabawny i swobodny sposób. Śmiech jest potężnym narzędziem w przełamywaniu barier i budowaniu więzi. Każdy wspólny śmiech to krok w stronę stworzenia silnej i zapadającej w pamięć więzi. Wykorzystaj te częste śmiechy, aby pokazać swój urok, i uczynić spotkanie niezapomnianym. I nie ograniczaj się tylko do bycia narratorem do wcipów, bądź również dobrym słuchaczem. Reaguj na jej historie szczerym śmiechem i zabawnymi komentarzami. To pokazuje, że naprawdę angażujesz się i cenisz to, co dzieli. Śmiech jest potężnym narzędziem w budowaniu relacji. Tworzy pozytywne wspomnienia i przyjemne skojarzenia, sprawiając, że chce spędzać z tobą więcej czasu. Każdy śmiech to cegiełka w budowaniu solidnej podstawy przyciągania i więzi emocjonalnej. Wykorzystaj tę okazję, aby wzmocnić więź między wami i uczynić każde spotkanie wyjątkowym i specjalnym. A mówiąc o znakach zainteresowania, zauważyłeś, jak bawi się włosami podczas śmiechu. To kolejny ważny sygnał, że jest zainteresowana. Przyjrzymy się temu bliżej w następnym punkcie zabawa włosami. Kiedy kobieta często bawi się lub dotyka włosów podczas rozmowy z tobą, daje wyraźny sygnał zainteresowania. To zachowanie często wskazuje na pozytywne napięcie, coś, co robi nieświadomie, gdy jest zainteresowana i chce przyciągnąć twoją uwagę. Wyobraź sobie, że rozmawiacie, a ty zauważasz, że nieustannie owinęła pasmo włosów lub przeczesuje je ręką. To nie jest przypadek, to sygnał, że jest nieco zdenerwowana, ponieważ zależy jej na tym, jak ją postrzegasz. Chcecie zaimponować i nieświadomie stara się podkreślić swoją kobiecość. Aby poprawnie zinterpretować ten sygnał, zwróć uwagę na kontekst. Jeśli bawi się włosami w sposób powtarzalny, podczas gdy się uśmiecha i utrzymuje kontakt wzrokowy, jesteś na dobrej drodze. Te małe gesty pokazują, że stara się wyglądać atrakcyjniej i inwestuje w interakcje między wami. Reakcja na ten sygnał wymaga subtelności. Kiedy zauważysz, że bawi się włosami, zrób szczery komplement. Powiedz coś w stylu lubię jak układasz włosy lub Twoje włosy są piękne. Komplementy na temat jej wyglądu, zwłaszcza dotyczące czegoś, co podkreśla, są zawsze mile widziane. To pokazuje, że jesteś uważny i doceniasz szczegóły. Ponadto odpowiedz swoim własnym urokiem. Jeśli jesteś wystarczająco blisko, możesz delikatnie odsunąć kosmyk włosów z jej twarzy, ale rób to tylko wtedy, gdy moment wydaje się odpowiedni i naturalny. Kluczem jest utrzymanie interakcji w lekkim i komfortowym tonie. Wykorzystaj ten sygnał jako okazję do pogłębienia rozmowy. Zapytaj o jej styl włosów, czy lubi zmieniać często fryzury, czy jest jakaś historia związana z aktualnym stylem. Okazanie szczerego zainteresowania małymi rzeczami, które sprawiają, że czuje się piękna, tworzy głębszą więź. Zainteresowanie Twoimi rozmowami. Kiedy kobieta wykazuje duże zainteresowanie Twoimi opowieściami i osobistymi szczegółami, jest to wyraźny znak, że naprawdę cię interesuje. Chce cię lepiej poznać i łączy się z tobą poprzez Twoje doświadczenia i myśli. Wyobraź sobie, że opowiadasz o niezapomnianej podróży, którą odbyłeś. Jeśli zadaje pytania, okazuje entuzjazm i pamięta szczegóły tego, co mówisz, oznacza to, że jest zaangażowana i zafascynowana tym, co dzielisz. Inwestuje w rozmowę, ponieważ ceni to, co masz do powiedzenia. Aby rozmowy były angażujące i interesujące, kluczowe jest bycie autentycznym. Dziel się historiami i doświadczeniami, które naprawdę mają dla ciebie znaczenie. Mów o swoich pasjach, hobby i pamiętnych momentach. Kiedy mówisz z pasją, naturalnie przyciągasz uwagę drugiej osoby. Inną ważną wskazówką jest zadawanie otwartych pytań. Zapytaj o jej zainteresowania, marzenia i doświadczenia. Okazanie szczerego zainteresowania jej życiem tworzy atmosferę wymiany i połączenia. Pytania takie jak: jaka była najwspanialsza podróż, którą odbyłaś? Lub, co cię inspiruje na co dzień? To świetne punkty wyjścia do głębszych rozmów. Zwracaj uwagę na jej reakcję. Jeśli się uśmiecha, śmieje lub pochyla się do przodu, gdy mówisz, kontynuuj w tym kierunku. To oznaki, że podoba jej się rozmowa. Nie bój się dzielić swoimi własnymi myślami i uczuciami. Wrażliwość często tworzy silniejsze połączenie. Używaj humoru i lekkości, aby utrzymać przyjemną atmosferę. Małe żarty i zabawne komentarze mogą rozładować napięcie i uczynić rozmowę bardziej płynną. Jednak zachowaj równowagę między byciem zabawnym a poważnym. Najbardziej zapadające w pamięć rozmowy to te, które łączą lekkie momenty z głębokością emocjonalną. Kiedy ona okazuje zainteresowanie Twoimi rozmowami, wykorzystaj to, aby stworzyć bardziej intymne połączenie. Pokaż, że doceniasz jej uwagę i wartościujesz tę wymianę myśli i doświadczeń. Każda interakcja to okazja do budowania silniejszej i bardziej znaczącej więzi. Zaangażuj ją w swoje historie, zapytaj o jej opowieści i wspólnie stwórzcie atmosferę, w której oboje poczujecie się wysłuchani i doceniani. To wzajemne zainteresowanie jest podstawą autentycznego i trwałego połączenia. Lustracja zachowań. Lustracja gestów i postaw to nieświadomy znak zainteresowania, który często umyka uwadze. Kiedy kobieta zaczyna naśladować twoje działania, gesty lub postawę, Nieświadomie pokazuje, że jest z tobą w harmonii. To naturalne zachowanie, gdy jesteśmy przyciągani do kogoś, ponieważ tworzy poczucie połączenia i empatii. Wyobraź sobie, że siedzicie naprzeciwko siebie w kawiarni, krzyżujesz ramiona, a zaraz potem zauważasz, że ona robi to samo. Albo może pochylasz się do przodu, a następnie ona również się pochyla. Te małe gesty są potężnymi wskaźnikami, że łączy się z tobą na głębszym poziomie. Aby wykorzystać lustrację na swoją korzyść, zacznij obserwować własne gesty i postawy. Zachowuj postawę otwartą i przyjazną. Jeśli chcesz, aby czuła się komfortowo i swobodnie, unikaj defensywnych gestów, takich jak krzyżowanie ramion czy odwracanie wzroku. Utrzymuj kontakt wzrokowy i łagodny uśmiech, aby stworzyć atmosferę zaufania. Przykładem praktycznym jest dostosowanie swojej postawy, aby była bardziej receptywna. Jeśli ona jest pochylona w twoją stronę, zrób to samo. Jeśli używa gestów rękami podczas mówienia, naśladuj podobne ruchy. Ta subtelna lustracja sprawia, że czuje się bardziej zrozumiana i połączona z tobą. Innym ważnym punktem jest ton głosu. Jeśli mówi w sposób łagodny i wyważony, dostosuj swoją tonację, aby pasowała do jej rytmu. To tworzy werbalną harmonię, która wzmacnia połączenie między wami. Poprzez lustrację swoich zachowań nieświadomie mówisz, że jesteś w zgodzie z nią, co może zwiększyć atrakcyjność. Lustracja wykracza poza gesty i postawy. Zwróć także uwagę na wyrazy twarzy. Jeśli ona się uśmiecha, uśmiechnij się w zamian. Jeśli lekko pochyla głowę, zrób to samo. Te małe naśladowania to subtelne sposoby tworzenia poczucia synchronii i empatii. To nieświadome zachowanie sprawia, że czuję się bardziej komfortowo i zrozumiana, co może pogłębić więź między wami. Innym aspektem lustracji jest bliskość fizyczna. Jeśli ona zbliża się do ciebie, zmniejsz również odległość, zawsze respektując jej granice komfortu. To pokazuje, że jesteś w zgodzie z jej sygnałami i gotów stworzyć przestrzeń intymności i zaufania. Praktykując lustrację, kluczowe jest utrzymanie naturalności. Wymuszanie tego zachowania może wydawać się sztuczne i niewygodne. Celem jest stworzenie autentycznego i spontanicznego połączenia. Zwracaj uwagę na jej sygnały i reaguj w sposób autentyczny. A mówiąc o zachowaniach, które zwiększają atrakcyjność, jest jeszcze jeden potężny znak, który musisz znać osobiste pytania. Kiedy kobieta zaczyna zadawać bardziej intymne pytania i chce dowiedzieć się więcej o tobie, jest wyraźnie zainteresowana pogłębieniem więzi. Chcesz dowiedzieć się, jak rozpoznać i odpowiedzieć na te osobiste pytania? Nie przegap następnego punktu, w którym ujawnię wszystko na temat tego kluczowego znaku pytania osobiste. Kiedy kobieta zaczyna zadawać pytania osobiste, to wyraźny znak, że chce Cię poznać na głębszym poziomie. To zainteresowanie Twoim życiem, marzeniami i doświadczeniami jest silnym wskaźnikiem, że inwestuje w rozmowę i relacje między Wami. Wyobraź sobie sytuację. Rozmawiacie i nagle ona pyta o Twoje dzieciństwo, zainteresowania lub przyszłe plany. Te pytania wykraczają poza powierzchowność i pokazują, że chce zrozumieć, kim naprawdę jesteś. Szuka emocjonalnego połączenia, co jest bardzo silne. Aby stworzyć mocniejszą więź, bądź autentyczny i otwarty. Podziel się historiami i szczegółami, które pokazują, kim naprawdę jesteś. Opowiedz o swoich pasjach, ważnych doświadczeniach i celach. Kiedy się otwierasz, czuję, że poznaje prawdziwego ciebie, co wzmacnia waszą więź. Na przykład, jeśli pyta o twoje zainteresowania, nie ograniczaj się do prostych odpowiedzi. Opowiedz angażującą historię o tym, jak zacząłeś uprawiać daną pasję i co DLA ciebie znaczy. To nie tylko czyni rozmowę bardziej interesującą, ale także ujawnia wiele o Twojej osobowości. Dodatkowo, pokaż szczere zainteresowanie jej pytaniami. Odpowiadaj z entuzjazmem i pytaj o jej doświadczenia również. Ten wymiana pytań i odpowiedzi tworzy naturalny przepływ rozmowy i buduje solidną podstawę relacji. Pytania takie jak Co Cię inspiruje? lub Jaki jest Twój największy sen? mogą otworzyć drzwi do głębszych i znaczących rozmów. Utrzymuj rozmowę w lekkim i zrównoważonym tonie. Nie zagłębiaj się od razu w tematy, które mogą być niewygodne lub zbyt osobiste. Wyczuj rytm rozmowy i dostosuj swoje odpowiedzi do poziomu komfortu, jaki ona prezentuje. Odpowiadając na pytania osobiste z szczerością i zainteresowaniem, tworzysz atmosferę zaufania i intymności. Tego rodzaju interakcje są kluczowe dla budowania silnej i trwałej więzi emocjonalnej. A mówiąc o tworzeniu więzi, Omówimy teraz kolejny subtelny, ale potężny znak, który może wskazywać zainteresowanie przedłużanie rozmowy. Kiedy kobieta stara się, aby rozmowa trwała dłużej, to znak, że naprawdę chce spędzać z tobą więcej czasu. Zgłębimy ten temat w następnym punkcie. Przedłużanie rozmowy. Kiedy kobieta stara się znaleźć sposoby na przedłużenie rozmowy i spędzenie z tobą więcej czasu, to wyraźny znak, że naprawdę jest zainteresowana. Chcę maksymalnie wykorzystać chwilę, którą dzielicie i nie chcę, aby interakcja zakończyła się tak szybko. Wyobraź sobie, że rozmawiacie, a po długiej rozmowie ona nadal zadaje pytania, opowiada historię lub sugeruje inne tematy do omówienia. To pokazuje, że cieszy się twoim towarzystwem i chce utrzymać więź. Aby utrzymać zainteresowanie i podnieść interakcję na wyższy poziom, zacznij zwracać uwagę na tematy, które wzbudzają w niej największy entuzjazm. Jeśli rozjaśnia się, gdy mówi o podróżach, muzyce lub innym temacie, kontynuuj badanie tych obszarów. Zadawaj otwarte i zachęcające pytania, które pozwalają jej bardziej się wyrazić. Inną skuteczną strategią jest dzielenie się osobistymi historiami i doświadczeniami, które uzupełniają to, o czym ona mówi. To nie tylko utrzymuje płynność rozmowy, ale także tworzy poczucie wzajemności i więzi. Jeśli ona opowiada o niezapomnianej podróży, opowiedz o miejscu, które chciałbyś odwiedzić. I zapytaj, co ona o tym sądzi. Jeśli rozmowa idzie dobrze, zasugeruj przedłużenie spotkania. Może to być coś prostego, jak wypicie kawy w innym miejscu, spacer lub zwiedzenie pobliskiego punktu zainteresowania. Chodzi o stworzenie płynnego przejścia, które pozwala wam spędzić więcej czasu razem bez wymuszania sytuacji. Dodatkowo używaj humoru i lekkości, aby utrzymać interakcję przyjemną. Małe żarty, zabawne komentarze i lekkie uwagi pomagają utrzymać swobodną i radosną atmosferę. To sprawia, że czuje się komfortowo i chce przedłużyć czas spędzony z tobą. Na koniec, zwracaj uwagę na sygnały zmęczenia lub braku zainteresowania. Jeśli wydaje się rozkojarzona lub zaczyna się rozglądać, może być czas zakończyć rozmowę w pozytywny sposób i pozostawić trwałe wrażenie. Powiedz coś w stylu: "Było świetnie rozmawiać z tobą. Zróbmy to znowu wkrótce." to pokazuje, że cenisz jej czas i jesteś zainteresowany kontynuowaniem interakcji w przyszłości. Przedłużanie rozmowy to sztuka. Dostrzegając i reagując na te oznaki zainteresowania, nie tylko utrzymujesz ogień, ale również przygotowujesz grunt pod przyszłe spotkania. Każda przedłużona rozmowa buduje solidną podstawę dla głębszej i bardziej znaczącej więzi. Teraz, gdy wiesz, jak rozpoznać i reagować na oznaki zainteresowania kobiet, jesteś gotów wykorzystać każdą okazję i stworzyć naprawdę wciągające relacje. Powodzenia i dalej bądź pewnym siebie uwodzicielem, jakim jesteś. Dziś odkryliśmy niektóre z najbardziej oczywistych i potężnych sygnałów zainteresowania kobiet: pochylanie ciała, częste śmianie się i zabawa włosami. Te sygnały są subtelne ale zdradzają, że kobieta jest zainteresowana i otwarta na rozwijanie głębszej więzi z tobą. Przypomnijmy sobie pochylanie ciała. Kiedy kobieta pochyla się w twoją stronę podczas rozmowy, pokazuje to, że jest zaangażowana i zainteresowana. To pochylanie zmniejsza dystans fizyczny i emocjonalny między wami, tworząc bardziej intymną i komfortową przestrzeń. Aby odpowiedzieć na ten sygnał, dopasuj swoją postawę do jej. Utrzymaj otwartą i receptywną postawę oraz używaj wyrazów twarzy, które pokazują szczere zainteresowanie. Częste śmianie się, śmiech to potężne narzędzie budowania więzi. Kiedy kobieta często śmieje się z twoich żartów, nawet tych najprostszych, oznacza to, że dobrze się bawi i czuje się komfortowo w twoim towarzystwie. Wykorzystaj te chwile, aby pokazać swoje najbardziej czarujące i dowcipne oblicze, utrzymując humor w lekki i naturalny sposób. Opowiadanie zabawnych historii i pozytywna reakcja na śmiech wzmacniają więź. Zabawa włosami. Zabawa włosami to znak pozytywnego podniecenia i atrakcji. Kiedy kobieta kręci pasmo włosów lub bawi się nimi podczas rozmowy, próbuje przyciągnąć twoją uwagę i podkreślić swoją kobiecość. Delikatne komplementowanie tego gestu i pogłębianie rozmowy, używając tego sygnału jako punktu wyjścia, może stworzyć głębszą więź. Końcowe wskazówki dotyczące rozpoznawania i reagowania na sygnały zainteresowania kobiet. Teraz, gdy znasz te sygnały zainteresowania, czas nauczyć się, jak je rozpoznawać i odpowiadać na nie skutecznie i atrakcyjnie. Oto kilka końcowych wskazówek, które pomogą Ci w tej podróży. Bądź uważny, zawsze zwracaj uwagę na małe gesty i zachowania. Sygnały zainteresowania kobiety często są subtelne, ale jeśli będziesz je odpowiednio obserwować, mogą wiele zdradzić na temat jej uczuć. Bądź naturalny. Kluczem do reagowania na sygnały zainteresowania jest bycie naturalnym. Unikaj wymuszania zachowań lub przesadnych reakcji. Pozostań autentyczny i pewny siebie, pokazując, że czujesz się komfortowo z interakcją. Twórz prawdziwe połączenia. Wykorzystaj sygnały zainteresowania jako punkt wyjścia do tworzenia głębszej więzi. Pytaj o jej zainteresowania, dziel się swoimi doświadczeniami i okazuj szczere zainteresowanie poznaniem jej lepiej. Szanuj granice. Chociaż sygnały zainteresowania są zachęcające, ważne jest, aby szanować jej granice. Jeśli zauważysz, że czuje się nieswojo lub waha się, dostosuj swoje podejście i daj jej przestrzeń, aby czuła się bezpiecznie. Używaj humoru. Humor to potężne narzędzie uwodzenia. Używaj go, aby stworzyć lekką i zabawną atmosferę, ale nie przesadzaj. Śmiech jest skuteczną metodą przełamywania barier i budowania więzi emocjonalnych. Pokaż pewność siebie. Pewność siebie to jedna z najbardziej atrakcyjnych cech, jakie możesz okazać. Utrzymuj kontakt wzrokowy, używaj otwartej mowy ciała i mów wyraźnie. Pewność siebie przekazuje poczucie bezpieczeństwa i szczere zainteresowanie szczere komplementy szczere komplementy dotyczące szczegółów które docenia takich jak włosy uśmiech czy sposób mówienia pokazują że zwracasz uwagę i cenisz jej obecność szczere komplementy wzmacniają więź i sprawiają że czuje się wyjątkowo wykorzystuj okazję każdy sygnał zainteresowania to okazja do pogłębienia interakcji jeśli jest pochylona w twoją stronę wykorzystaj to aby mówić więcej o czymś co ją interesuje jeśli dużo się śmieje Kontynuuj eksplorację zabawnych i lekkich tematów. Twórz niezapomniane chwile. Najbardziej znaczące interakcje to te, które pozostawiają pozytywne wspomnienia. Wykorzystaj sygnały zainteresowania, aby tworzyć niezapomniane chwile, czy to poprzez angażującą rozmowę, subtelny dotyk, czy stosowny komplement. Bądź autentyczny. Przede wszystkim bądź sobą. Autentyczność jest nieodparta i tworzy solidną podstawę DLA każdej relacji. Pokaż, kim naprawdę jesteś, a ona poczuje się przyciągnięta Twoją prawdziwą esencją. Teraz, gdy masz te wskazówki, jesteś gotowy, aby skutecznie i atrakcyjnie rozpoznawać i odpowiadać na sygnały zainteresowania kobiet. Pamiętaj: Uwodzenie to sztuka, która wymaga uwagi na szczegóły, autentyczności i pewności siebie. Na koniec mam dodatkową wskazówkę pytania osobiste. Kiedy kobieta zaczyna zadawać bardziej intymne pytania, pokazuje, że chce cię lepiej poznać i pogłębić więź. Pytania takie jak, jaki jest Twój największy sen? Czy co cię inspiruje? Są drzwiami do znaczących rozmów, które wzmacniają więź między Wami. Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak rozpoznawać i odpowiadać na te osobiste pytania w sposób angażujący i skuteczny? Nie przegap następnego filmu, w którym odkryjemy wszystko na temat tego kluczowego sygnału. Jeśli podobał ci się ten materiał, nie zapomnij polubić i subskrybować kanał, aby otrzymać więcej wskazówek na temat uwodzenia i relacji. Zostaw swoje komentarze poniżej na temat sygnałów, które zauważyłeś w swoich interakcjach i podziel się swoimi doświadczeniami. Do następnego filmu, w którym zanurzymy się w tajemnice pytań osobistych i jak mogą one jeszcze bardziej wzmocnić waszą więź. Do zobaczenia wkrótce. Bądź pewnym siebie uwodzicielem, którym jesteś.